A cały ten konflikt zaczął się od tego, że wyzwałam go o... To jest związane z tym mnelstwem i z całą twórczością, powiedzmy, którą zamieszczała w internecie. I dla mnie to było obrzydliwe i podtrzymuję to. No i co, w momencie twarzy kurwa. No i kurwa, nic się nie zmieniło. Mówiły... No i teraz mówisz... Nie lejcie, w ogóle, bo ja mam makijaż, dobrze, ja mogę dać pistolecik, ale spokojnie. Gosia. Kurwa, i tak, mówiła, że Gosia, mówiła, że dokonuje wielkiej przemiany w swoim życiu, ale tak jak widać, dalej zachowujesz się jak na... Nie prowokuj. Dalej zachowujesz się na jak domówce. Jeśli umiej widzieć przemianę, to udowodnię ci za parę dni. To, co zrobiłaś przed chwilą, nie świadczy o tym, że jest to jakaś przemiana. No dalej się czujesz jak na jakiejś domówce, gdzie możesz... Ty naprawdę nie odróżniasz normalnych ludzi od nienormalnych. No chyba nie. Jesteś od niedawna w tym internecie, bądź sobie. W oktagonie będziesz pierwszy raz. Zobaczymy, jak ty się zachowasz. Gosia, jak ty się odniesiesz do tego, bo faktycznie troszeczkę narracja jest taka, że ty zmieniasz się, natomiast później jednak obrażasz przeciwniczkę. Słuchajcie, powiem wam jedno. Jaki ja mam charakter bojowniczy i tak dalej. Ja nie jestem, jak mówiłam, wyzywać i tak dalej, ale walnąć tak. Tego to mi kochana byś nigdy no, ale można nie mieć charakter wojowniczy, niekoniecznie można się zachowywać właśnie jak będę jakąś kamp, ciotą siedziała i patrzała na twoją zgagałą mordę i chciała się trzęsła. Możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałam, jaką mordę? To przyjdź z matką, bo ty nie rozumiesz. To jest w ogóle hipokryzja. Wiadomo, co robiłaś w tym programie Love Island, a mówisz mi, że ja się sprzedaję na... No, ktoś się sprzedaje w internecie, ktoś się sprzedaje na żywo. To jak już poruszyłaś ten temat, bo w sumie sama go zaczęłaś. Jakby okej, śpię z kim chcę, ale z kim mnie łączy jakaś głębsza relacja, a tak naprawdę ty to robisz za dobra materialne i w sumie jak już poruszyłaś ten temat, zrobiłam takie pytania do widzów, co chcieliby o tobie wiedzieć, o co by chcieli zapytać i jakby przerażające jest to, że 90% ludzi zapytało, czy to jest prawda, że sypiałaś chociażby za telefon komórkowy, jakby bardziej... Stara, dobra materialna, stara, a daj mi dowody, bo ja się cenię wyżej, jak już wiesz, miałabym się sprzedawać to przynajmniej za chatę albo za samochód. A nie za jakiś telefon. No wiadomo, że ty się puszczałaś za darmo, ale no szanujmy się, tak? Nie puszczamy się za darmo. Ja to przynajmniej robię, bo chcę i robię to z uczuciem, fajnie, osobę, że się przyznałam. Nie ma z tym problemu, bo jakby... jest dla mnie tematem normalnym. Ja mam 23 lata i to, co mi wykrzykiwałaś ostatnio, to ja rozumiem, jakbym to ja się tak zachowała, jak taka smarkula, która jest niedojrzała i mam 23 lata i dresie. Ale mnie to obrzydza i jakby krzyczenie z twojej strony, gdzie ty masz 40 lat, co cię obrzydza? Co cię obrzydza? Czemu ty nie jesteś moją koleżanką, żebyś ty mi mówiła? To tutaj ta no i poczekaj, atmosfera. Ja mówię, a ty gadasz do mnie. Mówię, że nie jesteś moją koleżanką, żebyś ty mnie rozliczała za moje sprawy łóżkowe. Jakby tym bardziej odbiegając, że sama jesteś lepsza, więc wytykanie sobie błędów, kto zrobił co więcej, no to chociażby głupi wiek, do którego też nie chce się przyczepiać. No jakby tobie się wszystko już kończy, ja dopiero zaczynam swoją karierę. Jakby jesteś mistrzynią świata, super, ty powiedziałeś, że jestem nikim. Mam swoje mistrzostwa Polski, okej, z zapasów, ale ja dopiero zaczynam swoją karierę i mam jeszcze wszystko przed sobą, a tobie się już wszystko kończy. I łapiesz się wszystkiego. Słuchaj, powiedziałabym, że jestem dopiero na początku, bo mi się nic nie kończy. To jest, że tak powiem, mój prime w moim życiu prywatnym, więc nie wiem, o co ci chodzi. Oczywiście zakończyłam karierę bokserską, ale jesteś we frikach. Jeżeli jesteś oburzona, coś cię obrzydza, że tutaj się, nie wiem, wymieniamy takimi zdaniami, że się kłócimy i że się nie musimy lubić, no to zastanów się, gdzie ty jesteś. Jaką chcesz zrobić karierę? We frikach czy chcesz być sportowcem? Bo jeżeli chcesz być sportowcem, no to wypadł do sportowych gal. No i tu masz rację, faktycznie jakby nie wiedziałam, z czym to się je. Ja mam takie pytanie do pani Małgorzaty, bo na ostatniej konferencji miałem takie wrażenie, jakby pani była, nie ukrywajmy, pod wpływem alkoholu, tak? Bo z tego, co wiemy, nie sędziła pani zdrowia na tym. Zauważyłem, że ma pani bardzo duży problem, bo nie pamiętam imienia mamy MOPS-u. Proszę o wybaczenie. Aneta. Pani Aneto. Dlatego to mnie dziwi, jak kobieta, która tak bardzo się poniżała, gdzie leżała w swoich fekaliach, była najebana i sztywna jak szpanel. A ty masz dobrze poukładane w tej głowie? Tymi bzdurami tak, to tylko do stołu zjedziesz. Wiesz co, wie pani co, nie będę pani mówił na ty, bo nie jesteśmy w tym samym wieku. Oczywiście. Ale no nie wypada, jakby nie patrzeć kobiecie w podeszłym wieku. Mniej więcej, ściągnie rybka, ile pani ma lat. Nie interesuj się, bo kociej dostaniesz dalej. No nie dostanę kociej mordy w porównaniu do pani. Z lasu ci wyskoczy. Do takiego stanu, jakiego pani się doprowadzała, ma pani wiecznie problem. Ale zobacz, mi siłę dał, moc i zobacz. I jestem tu, cała i zdrowa. 3 razy śmierci unikam, a ty ile? Patrz na drogę. Mi to nie, wie pani, mi to nie... Śmierć jakoś mnie nie lęka, więc nie wiem, czy się mnie boi, bo ja się śmierci nie boję. Jakim diabłem jesteś? Choć jesteście, macie
kaziorny charakter jedna i druga, lecz mam do was wielką prośbę. Zacznijcie się dziewczyny szanować. Zostawcie tematy, kto komu dupę daje, dawał, kto jebał. Zacznijcie sportowo, bo naprawdę sportowo, bo to, co się słucha, to jest krzykle. Licząc tej alkoholiczki, która siedzi tam 2 metry od was, nie poniżajcie się do tego. Kochany kibic, kibiku. Jakbyś tu stał przede mną. Miazga by była z ciebie. Dobrze mówisz, Ga. Słuchaj, jakby tak było, jakby sam sport się sprzedawał, to gdzie jest ten sport? Ludzie jest, jednak wolą oglądać show, wolą oglądać jak wrestling amerykański. Dlatego Prime, dlatego inne federacje są po prostu bardzo popularne. Freaky są popularne, więc nie mówcie mi o jakimś szacunku, jakimś, nie wiem, wypowiadaniu się. Znaczy, naprawdę, ja nikt tego oglądać, kurwa, nie chce. Róbmy żarty, róbmy jaja, spoko, ja jestem za, bo może iść też bardziej w kierunku kreatywnym, po prostu. Nie iść po prostu się wyzywać, no nie ciągle jak ktoś z tym ile spał, bo to jest nuda. To jest nuda, jakby dla mnie. Pani Gosiu, jak się pani czuje po przemianie i jaką radę by pani dała osobom, które sobie nie radzą w życiu? A powiem ci jedno, nie jesteś pierwszy i ostatni. Powiem ci tak, dużo przemyślenia, wiary w siebie i wiem, że nade mną do tej pory, dopóki mam nadzieję, dopóki będę żyła, jak najdłużej ktoś czuwa nade mną. I siebie uwierzyć. Jak ja powiedziałam kiedyś, można być na dnie i można się odbić. I ja to udowodniłam i będę dalej udowadniała. A jeśli ktoś cały czas we mnie widzi tą osobę, jaką byłam kiedyś i mnie ciągle przekreśla, no to po prostu ma pecha życiowego. Tyle mogę się Ale Aneta trochę mówiła, że nie wierzy w twoją przemianę. No, przeciwniczka jak może. A pani Gosiu, jak się pani czuje po przemianie? Powiem ci, że z dnia na dzień coraz lepiej. Ja mam pytanie do mamy Mopsa. I mianowicie, jak to jest mieć takiego syna, który nie ma na siebie pomysłu i musi wybijać się na swojej mamie? I czy walka pani z panią Gosią tak naprawdę nie ma podłoża o najbardziej wykorzystywaną mamę w polskim internecie? To od razu powiem, że uważam, że mój syn jest bardzo utalentowany, ponieważ ma pomysł na siebie i na swoje kontenty i realizuje to, mając bardzo dużo widzów i fanów w całej Polsce. Czy wykorzystuje swoją mamę? No ja jestem dorosła, ja potrafię powiedzieć nie i potrafię decydować o sobie. Więc nie chcę czuć się jako jakiś produkt. To sorry, ale wypraszam sobie. Nie no, ja w to nie wątpię, ale jak nie zauważę co na TikToku pani syna, to pani jest obok. Także no, ciężko tutaj nie stwierdzić tego wybijania. To jest content. To jest content tak jak... Połączony z panią, dlatego właśnie tutaj wychodzę z tą kwestią, że to jest wybijanie na pani. Wybił się sam. Ma ogromną ilość fanów, jako Mopsu 10. Ja niedawno dołączyłam do niego. Okej, ale no tak jak mówię, aktualnie cały czas to się krąży wokół pani. Mówię, co nie TikToka nie odpalę i on mi nie wyskoczy, no to jego twarz jest obok pani. Ja już nic na to nie poradzę, że wszędzie jestem. A no to też w sumie prawda. A kwestia walki pani z panią Gosią, to nie ma tego podłoża wykorzystywanych mam w polskim internecie? Wykorzystywanie? Nie, no ja powiedziałam wcześniej, że sam pomysł tej walki pojawił się właśnie w czasie nagrywania jednego z filmów, gdzie widz zadał pytanie, czy chciałabym zawalczyć i potem się potoczyło. To, ja jestem, tak jak powtórzę, ja jestem osobą dorosłą i potrafię podejmować decyzje. Syn ma 18 lat i nie będzie za mnie decydował. Panie weszły do tego świata jako troszeczkę, nazwałbym to tak marketingowo, produkty swoich synów, tak, którzy tworzą... No tak bezpośrednio to tak. To chodzi, ale tak? Nie ma chyba w tym nic złego, jeśli rodzina się wspiera nawzajem. Ja przynajmniej tak to odbieram. Nie, no oczywiście, że nie ma nic w tym złego. Gorzej, jak to jest wykorzystywanie. Ale jakie wykorzystywanie? Kobieta zarabia pieniądze, sam byś tutaj chciał być. No ja nie wątpię. Jeżeli rodzina sobie pomaga, to ja uważam, że to jest jak najbardziej akceptowalne. Nikogo nie wykorzystuje, to nie jest żadna, nie wiem, rządowa fucha czy coś, tylko to jest... Dokładnie. Można, tutaj są friki, są influencerami, więc ja nie widzę w tym nic złego. Jakbym prowadziła taki content i rodzina by chciała dołączyć, to też bym ich wszystkich przygarnęła. Czy jesteś zadowolona, że twój syn zawalczy z Olejnikiem, czy wolałabyś, żeby zawalczył teraz z Rafoniksem? Powiem ci jedno, żebym była mężczyzna, to ja bym wzięła od razu Rafoniksa. Przysięgam na Boga, tak jestem na niego. Także ja bym chciała być koniecznie na tej walce, jak będzie Daniel miał z nim, to proszę mnie trzymać. To będziesz wtedy... Dwóch na jednego, dwóch na jednego. Ty chyba od wcześniej... Od razu taką chyba... nienawiść do tego człowieka, co naprawdę ja mam taki charakter, że ja najgorszym wrogą przy ten... Przebaczałam, wybaczałam. Było tak, ale życie mnie nauczyło, że jednak wybaczać. Niech sobie gadają i klepią. Przyjdzie taka pora na amora, jak to się mówi, będzie odwrót. Przejdzie ich, zejdą ze mnie, pójdą na innych, ale doczekają się takiej chwili, że będą na nich i zobaczą, jak oni będą się czuć. Ale Rafoniksa
Sama bym go sprała. Teraz taki tłuszczok się zrobił, ten pipi, ten głosik. Nie, powietrze z niego od razu bym spuściła. Chciałabym, żeby doszło do tej walki. Nie wiem, skurzył. No dla mnie to jest konkretny łeb. Skacze. Na kobietę czterech wysłał. Tu rzekomo był, spierniczył. Dobrze, że mój synuś szczelnie mu dał. To za siebie. Szkoda, że ja nie dałam. Może żeby było jeszcze... za mnie, tak każe po kolei nasze rodzinne. Słuchajcie, mam nadzieję i chciałabym, żeby ten jełop stawił się nie ukrywał, dostał wyzwanie i walczył. Jakoś tutaj bliżej. To może troszkę bliżej ręce tak. Do tyłu. Nie ma problemu. Właśnie tylko nie zaburzaj mojej przestrzeni. Krok do tyłu? Nie, jest okej, tak jest okej. Wtedy po prostu cię poniosły, wiesz, nerwy, nie? Jakoś tak się na mnie pchałaś. Mam pytanie po prostu. Ewa, zdejmiesz okulary? Tak, oczywiście, że tak. No, to jest mój zajebista łotwi, to nie wiem. Kurwa, to na mnie lecisz, czy o co ci chodzi? Nie, ale lubię podkręcić. Lubisz. No? A ty jesteś biseksualna? Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. No, nie próbowałam się jeszcze. Nie próbowałaś dziewczyny? Jeszcze nie. No. Gra butelkę ewentualnie. A wiesz, o co się wtedy wkurzyłam, co ci wypominałam? O to, że zrodziłaś swojego chłopaka i to jest niefajne. Bo ja gdybyś mogę sobie robić jakiekolwiek, chociażby dowody. No, ale właśnie dużo osób mi o tym powiedziało. Kto? No jakby dawaj dowody. Dużo osób, jakby gadanie, osoby, które były w Love Island. To co powtarzasz? Wiesz, że oni o tym gadają. Jakby ale nawet, wiesz, nawet prowadząca mówiła, że to nieładnie, że nie byłaś ze swoim chłopakiem jakoś na Karolina Gilon akurat właśnie pod tym kątem miała swoje awersje, ale to jest dlatego, że jakby my nie byliśmy razem. Ona mnie też nie lubi. No to nie o to chodzi, że cię ktoś nie lubi. Chodzi ja o to, że ja dobrze. Ja po prostu się nastawiam, nie umawiam się z tobą na kawę, umawiam się z tobą, żeby się napierdalać w oktagonie, nie? I o to tylko właśnie chodzi. Wchodzisz, mówisz, że nie chcesz chodzić nikomu w życie prywatne, ale mi wchodzisz. Jakby sugerujesz mi zdradę, której w ogóle no nie było. No bo to nie było prywatne, bo on się też znalazł potem w programie. Gdyby I go to nie jest było, moja wina? Ale gdyby go tam nie było, to bym go nawet nie poruszyła. A i to, ale że on też był się w mojej, stał, jakby był w programie, to jest moją stał, winą i jakby teraz... To nie jest twoja wina, ale on się też stał jakby osobą publiczną, rozumiesz? Więc gdyby nie było osobą publiczną, gdybyś go ukrywała, to bym tego tematu nie podjęła. Tylko, że wchodząc do tego programu musisz być singlem. Z nim po to, żeby pójść to do jest nagłówek programu? Z telewizji tylko, jakby nagłówek, żeby się klikało, ja a my rozstaliśmy się pół roku wcześniej. Ja tego, masz rację, że jesteś młoda, ja tego społeczeństwa nie zrozumiem, bo ja sobie mogę robić, wiesz, OFA w internecie, ale naprawdę mam zasady w życiu i tego nie zrozumiem, żeby z kimś zdechać, żeby pójść do Love Island. Brzydzę, akurat. No właśnie, odchodzi, że ktoś mówił, że go zdradziła się, to osoba ktoś, z Love no Island. Właśnie. I ty teraz powtarzasz plotki, jak ty mi powiedziałeś, że jak ja ci powiedziałam, że o, ludzie Karolina. Ci sugerują, że sprzedajesz się za, nie wiem, jakieś dobroci materialne. Ale to są jakieś plotki. A to też jest plotka. No nie, bo to... A masz dowód? Słuchajcie, to rozwiążmy to raz na zawsze. To czy dawaj. Karolina, to twój czy potwierdzasz, no to dawaj, czy zaprzeczasz? Zaprzeczam. No trzeba do niego zadzwonić. Możemy zadzwonić, tylko nie mam do niego numeru. Słuchaj, jasne. To ma numer do jej, jak się dzwonimy. Ale tak, chcesz coś powiedzieć teraz Gosi jeszcze? Nie, wszystko powiedziałam. Cel wygrać Wrocław 3 sierpnia. Gosia? Nie ma sprawy. Co widzisz w oczach? Wzrok chciałabym mnie zabić, ale się nie da. Chyba, że moje oczy, ja mam prawie pilne, lewe, zielone. Nie da się.